Witam serdecznie, wspólny Gołębnik Czersk. Dzisiaj jest niedziela, 2 kwiecień. Na pierwszym planie dwóch hodowców, jeden tutaj z uczestników, kolega Gregor Lorkowski, który przebył blisko 1000 km, żeby przywieźć gołębie na wspólny gołębnik. Tutaj jego kolega, który akurat pracuje w Niemczech, może się przystawi. Jaworska Andrzej. I może powiesz, pracujesz w Niemczech, ale lutujesz w Polsce gołębia. Tak, tak, pracuję w Niemczech, pracuję w Polsce. W jakim oddziale? 0245. Tak właśnie, tutaj Gregor. Gregor przywiózł dzisiaj gołębie. Może Gregor krótko o sobie, w jakim oddziale lutujesz i tak dalej. Krótko o swoich sukcesach, przedstawisz tutaj hodowcom. No okej. O sukcesach niechętnie mówię, ale nie, to nie jest. Wiem, że tutaj jesteś skromnym hodowcą, ale. Ja lotuję w okręgu, w Regional, okręg 402 Dortmund, w oddziale Dortmund-Aplabek. To jest bardzo silny oddział, tam między innymi lotuje dr Gisbert Klaus. To jest jeden z lepszych hodowców. Ale i ten jeden z hodowców z Niemiec i między innymi jeszcze jest też drugi dobry hodowca Limberg. Ja może tutaj powiem, że tutaj była taka krótka zmianka o tobie, tutaj cię przedstawiałem już na stronie oficjalnej wspólnego gołębnika Czersk. W tym roku niesamowity sukces, bo twój gołąb, konkretnie samiczka, reprezentowała Niemcy na olimpiadzie w Brukseli w kategorii standard, tak? Może. No, tam dużo więcej masz sukcesów, tam w mistrzostwie Niemiec byłeś. Może tak krótko o tych swoich sukcesach opowiesz, nie? Bo wiem, w zeszłym roku też to opisywałem, że drugiego gołębia miałeś z finału na Derby Majorka, tak? Na Derby Majorka. I tam miałem, naprawdę to był fakt, ten gołąb był pierwszy, tylko no, nie wyszedł, no, ale trudno, nie? Był jako drugi na antenie i zajął drugie miejsce. I był między innymi drugim najlepszym lotnikiem po 4 lotach konkursowych. Także też bierzesz udział i w tym roku postanowiłeś też tutaj w Czersku. Może powiedz, zanim jeszcze, co cię skusiło, żeby tutaj, wiem, że obserwowałeś ten wspólny gołębnik. Ja obserwowałem naprawdę, bo ja jestem hodowcą, hoduję gołębie już ponad 50 lat, także już trochę się w tej materii znam, no i obserwowałem polskie wspólne gołębniki i doszłem do wniosku, że twój jest naprawdę solidny, że robisz te rzeczy naprawdę przejrzyście i nie masz jakichś tam lewych interesów i to mi odpowiada. Ja lubię ludzi, którzy naprawdę do sprawy podchodzą solidnie i nie próbują na gołębiach zarabiać. Też dzisiaj byliśmy tutaj na tym wspólnym gołębniku i no, co powiesz o tym wspólnym gołębniku, o jego budowie, o tej działce? Myślę, że też byłeś, myślę, że usatysfakcjonowany. Warunki są naprawdę idealne, gołębnik stoi naprawdę dobrze, jest dobrze usytuowany do wschodu słońca, także gołębie mają... Teraz trochę tam poprawek, jak koledzy zauważą. Mają słońce i mają duży, duży wylot, nie ma żadnych krzaków, nie ma przeszkód. I teraz jego nowa sprawa jest, robi taki wiatrochron dla gołębi, żeby trochę były przed wiatrem zabezpieczone i to jest dobre, bo nie ma przeciągów na gołębnika. Może o tych swoich sukcesach jeszcze w Niemczech tam krótko powiedz. Bo to też są świeże sprawy. Tu mi pokazywałeś z Brieftaube, z gazetek, tak? Ja wiem, że jesteś skromny hodowcą, ale może tu się z nami podzielisz, nie? Nie masz tu rodowodów, jak i kolorowych nie produkujesz, ale... Ja mam rodowody, tylko dla mnie rodowody to są numery gołębi, które mi są potrzebne do parowania gołębi między sobą, a nie jako kolorowe rodowody, które niby twierdzą o jakości gołębi. Dla mnie jakość gołębia to jest kosz. Kosz decyduje, czy on ma rodowód, czy nie ma. Dla mnie gołąb, który robi wynik, on ma automatycznie rodowód. Tu żeśmy właśnie rano też rozmawiali, bo żeście bardzo wcześnie rano przyjechali, że ty gołębnika rozpłodowego nie masz, co może się wydawać tutaj nie dziwnym, ma. Nie? No, ja nie mam rodowego gołębnika, ja hoduję z moich gołębi lotowych. Ja lotuję metodą totalnego dowięcia, także samce i samice. I z tych gołębi ciągnę młode. Jeden ląk, one są parowane zawsze w połowie stycznia, ciągnę jeden ląk. Są rozłączane i się kończy sezon rozpłodowy i przechodzę na przygotowywanie do lotów treningowych, no i konkursowych. I co ciekawe, jak kupujesz gołębie, to one u ciebie od razu są lotowane, tak? Tak. Nie ma, że wstawiasz do rozpłodu, trzymasz tam ileś lat. Ja nawet nie mam możliwości. Nie masz możliwości. Gołębie w ogóle trzymać. U mnie każdy gołąb, którego mam, jest
ma wolność. No właśnie, teraz mi też mówiłeś, że wychowałeś ile młodych teraz? 51. 50, z czego tutaj 10 do Czerska i 6 na, na Majorkę, nie? Czyli 30 parę młodych tylko ci zostaje, tak. I to jest twoje stado. Tylko ja nie gubię, ja podczas całego sezonu gubię 2-3 gołębie. No właśnie. Ja mam problemy jesienią wybrać, bo mam za dużo. Tu właśnie też... Oddaję do Polski. No kolega też tutaj może się poszczycić, co prawda się zastanawia jeszcze, czy nie zgłosić drużyny też, no, ale też już ma sukcesy, bo powiesz, gdzie gołębia miałeś, też miałeś? No. Olimpiadzie, tak, w 2007 roku. Też w olimpijskiej standard, tak? Tak, w Ostendzie. W Ostendzie miałeś, nie? No, także też kolega tutaj, no, też gołębie, też ma zachodnie wszystkie. Tak, no wynik był. Że tutaj żona się zajmuje gołębiami, tak, na co dzień. Ostatnio pod upadłem. Od 27 roku, ale już nie idzie. Ale trzeba, dobrze, trzeba też patrzeć, z czego się żyje, nie? Niestety praca to ponad wszystko, nie? Gołębie nie wszystko, jasne, trzeba pracować, żeby na chlebek zarobić. No także może jeszcze Gregor powiedz, jakie pochodzenie mają te gołębie, z jakich gołębi są, bo to nabywasz tam. Ja mam w tej chwili, bazę moich gołębi są trzy rasy gołębi. Raz Dirk van Dijk, Cannibal Rambo z tej linii gołębie, potem mam gołębie teraz od Maje Holca. Maje Holc jest naprawdę bardzo dobry hodowca w Niemczech z bazą. On znowu ma gołębie przeważnie od Wolfgang Kröpe, te gołębie. A trzecia linia teraz to jest najnowsza, którą mam od 2 lat. To są między innymi te gołębie, które na Malorce w tamtym roku. No właśnie ten co z Majorki, to tam jest też, ja tu pisałem nawet chyba w tym komentarzu do tego artykułu. Byłem ciekawy, jak te gołębie w innej trochę strefie klimatycznej, bo nie ma co ukrywać, jest tam też inny klimat jest na Majorce, jak tutaj, nie? Masz w tej chwili 10 gołębi z tej linii, to są wszystkie z tej linii. To jest Heremans i Rudy Dils. Rudy Dils. Ta rasa gołębi. Czyli to są głównie tam sprintery. Powinny być szybkie gołębie raczej. One są szybkie, ale i są dość twarde, tylko nie za daleko. Do 600 km jest ok, a dalej są problemy. No i nie sprawdzałeś. No nie, a ten właśnie co na Majorce, to właśnie też z tych gołębi, z Leo Hermansa był. Tak. No właśnie tutaj się... I on był sprzedany na aukcji, poszedł do Chin. Do Chin. Także, no mówię, tu dajesz na tą Majorkę, bo to jest też fajny okres, bo to wiem, że w październiku był dopiero ten lot i tam też gołębie, co mówiłeś, są puszczane z morza, tak? Z morza. One lecą, mamy... Na Malorce są 4 loty konkursowe, 3 loty konkursowe są z morza i na lot finałowy jest 270 km. Niby odległość nie jest duża, ale muszą lecieć... 250 km przez morze. Przez morze. Także też widać, że ciekawa tam rywalizacja jest, a przy okazji tutaj masz okazję wyjechać z rodziną, tutaj jak widziałem, i z wnuczką na urlop. Tak jest. No dobrze. Powiązać sport gołębiarski z urlopem. I żeby rodzina miała trochę też. Tu wiem, że przy okazji tutaj może się udało dzisiaj też kolegę namówić, jak kolegi Godność, który też zamierza zgłosić. Rusinkowski Andrzej. Czołowy hodowca. Oddziału 0245 Ostruda. Ostruda, także. W zeszłym roku miał w regionie pierwszym. On w ogóle cały czas tak jest na wysokich miejscach. Nie, no hodowca jest super. Także tu koledzy zachwalali ten wspólny gołębnik. No przede wszystkim działka zrobiła chyba wrażenie super, i w ogóle miejsce, usytuowanie i... Mnie naprawdę nie zależy, bo ja nie mam z tego jakichś tam korzyści albo jakichś przywilejów, ale ja mówię obiektywnie, ja obserwuję ten rynek i wy macie dużo, które to są naprawdę niedobre. Jest dużo wspólnych gołębników, że mają naprawdę okropne straty gołębi, u ciebie tego nie ma. Ty masz naprawdę procentualnie... Super. Jest dobrze. No ja powiem, że tak w pierwszej edycji było, można powiedzieć, bardzo dobrze. No finał zawsze weryfikuje, ale no głównie chodzi, żeby do tego finału jak najwięcej tych gołębi każdemu tam doleciała. Wiadomo, że jakbym wypuścił te gołębie z wiatrem, to pewnie też bym miał lepsze procenty z finału, ale to chodzi o to, żeby też gołębie przeselekcjonować, że właśnie nie, ale... ja mam satysfakcję, że właśnie dużo tych gołębi, które się sprzedają na aukcjach później, że właśnie hodowcy są zadowoleni, bo to są naprawdę przeselekcjonowane gołębie i może niektóre nie mają jakichś tam super rodowodów, ale hodowcy są naprawdę z tych gołębi zadowoleni, bo się sprawdzają później w hodowlach te gołębie. I to najważniejsze. I to najważniejsze z tego wszystkiego. Teoretycznie
teoretycznie, to jest znowu nie, że to jest fakt, ale teoretycznie te rodowody można pod gołębie robić. Nie? Nie, te, na kolanie pisać. Tak, nie? Papier przyjmuje. Także, no także tu ostatecznie wynik tego gołębia, jak on tam się spisywał na tym gołębniku, a to, że jeszcze tam super gołębie można po tym wychować, to jest w ogóle satysfakcja dla tego. To jest do tego dobre, to podwyższa cenę tego gołębia. Ten, no, bo kolorowy papier podwyższa automatycznie, za ten kolorowy papier to już 100 euro musisz więcej płacić. A z drugiej strony, no też jak ty kupujesz, czy ktoś inny kupuje, nie? Też nie chce samej kartki kupić, też chce znać pochodzenie tego gołębia i tak dalej, nie? Z drugiej strony, nie? Żeby to było uczciwie, nie? Żeby to była prawda, oryginał, nie? To wtedy tak, ale jak to jest lewy na kolanie pisane, to nie, bez sensu. No a ostatecznie jak to kosz wszystko weryfikuje, nie? Dobrze. Tak powinno być. No to dziękuję tutaj kolegom za przybycie. No, mówię, 900 przeszło kilometrów przebyli. No, jechali. Wcześniej rano byli. No i życzę wam sukcesów, nie tylko tutaj na wspólnym gołębniku w Czersku. Mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani. Ja ze swej strony dołożę to, co będę w stanie zrobić, to zrobię i gołębie będą solidnie przygotowane, tak jak te poprzednie dwie edycje, także. No i super. Cieszę się, że już te gołębie tutaj są. No i zachęcam do dostarczania kolejnych gołębi, także od 20 przyjmuję, już czas jest. Marca. No tutaj. Patrząc na poprzednią edycję, tutaj każdy się ogląda, że te gołębie jednak późniejsze też podobno mają większą przewagę, ale to myślę, że z tego finału to. To może być w tym roku różnie. W zeszłym roku tak było, a w tym roku mogą te starsze wygrywać, nie? Także tutaj może być różnie. Na pewno te starsze będą miały przewagę, że jednak lepsze zdrowie. Te gołębie dostarczane tam pod koniec maja czy w połowie czerwca, to zawsze już to jest drugi, trzeci ląg z gołębi rozpłodowej, także różnie też bywa ze zdrowiem. W zeszłym roku też były trochę problemy z tymi późniejszymi gołębiami, ale w tym roku przede wszystkim tutaj zachęcam, żeby każdy przede wszystkim, mogą być późniejsze, ale żeby były zaszczepione te gołębie na paramyksonie, nie? Także wszystkim tu uczulam i zapraszam do przesyłania gołębi. Jeżeli jeszcze niby poczta nie przyjmuje gołębia, a myślę, że wkrótce, bo w Niemczech już są wszystkie zakazy, o ile wiem, wszystko już jest zniesione, tak? Tak. Także w Holandii, w Belgii, w Francji też. No. Także tylko u nas póki co, ale wiem, że rozporządzenie podobno już się jakieś tam ukaże w najbliższych dniach i będzie można też te gołębie przesyłać, a jeżeli nadal będzie taki zakaz obowiązywać, to te gołębie jakoś będziemy tutaj pomagać, żeby hodowcy mogli dostarczyć je. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam, dobry lot.